No proszę bardzo, no tutaj publiczność się ogląda, wszyscy się pasjonują graniem na rogu. Ko Gdańsku, niedaleko tutaj jest Bank Narodowy Polski. Proszę bardzo. Trzeba ustnik przyczyścić, bo tam się trochę zapluło. Trzeba mieć dobre płuca, żeby tak grać na tych. Tutaj jedzą boczki. Państwowe stoisko. No trochę trzeba się nadmuchać te trąbki, żeby to jednak wybrzmiał ten dźwięk. Trzeba ćwiczyć zespół, bo to zespołowa gra jest trudna. Przepraszam, ten pierwszy utwór, co graliście, to co to było? Zbiórka myśliwych. Jak? Zbiórka. To na zbiórkę. A ten drugi, później? Co był w kolejności?
sypialiśmy, żeby teraz pan nie skłamać kolejności. Taki dłuższy trochę. Taki. Sygnał jeleń na rozkładzie. Jeleń na rozkładzie. Trzeci utwór to był muflon na rozkładzie. Kolejny utwór, który graliśmy, pan zaraz jest skłamać. No z tych, co graliście, to już no miałby kolejność nieważna. Fanfara ku czci świętego Eustachego, też patrona myśliwych i leśników, aktualnie jeszcze czczonego na terenach dzisiejszych Kresów, starych polskich Kresów. No bo tak ogólnie patron myśliwych to kto? Patron myślowy. To jest ówczesny patron myśliwych, dopóki nie pojawił się w kulturze łowieckiej święty Hubert. Biskup z Liège, z dzisiejszych terenów Belgii, aktualnie z miejscowości Saint-Hubert, gdzie znajduje się bazylika mniejsza poświęcona świętemu Hubertowi jako dzisiaj czczonemu głównie w całej Europie patronowi myśliwych, leśników, ale też i jeźdźców. Osób chorych i matematyków, z tego co mi też wiadomo. O, tak więc mocno czczony w dzisiejszym. Rozumiem, czasach. No ja onegdaj byłem na takiej święto leśników Hubertówce, w Felplinie to było. Wy tam jeździcie jeszcze? To czy znaczy, że takie, Hubertówkę pan, rozumiem, ma na myśli typowo spotkania z myśliwymi, czy koncerty takie? No, spotkania było z myśliwymi i też uroczystość była. Oczywiście, no tych spotkań jest naprawdę tak jak górnicy mają swoją barwórkę, nie? Oczywiście, górnicy mają swoją barwórkę 4 grudnia, a my 3 listopada mamy właśnie swoje hubertowiny, to nazywamy właśnie nasze polowania hubertowskie, gdzie zawsze oddajemy cześć naszemu patronowi świętemu Hubertowi przed polowaniem. Jest to polowanie zawsze krótkie, ku pamięci. Na co polujecie? Na to, co nam wówczas w okresie pozwala kalendarz polowań, czyli mianowicie praktycznie największe zwierzyny to na jelenie, na sarny, dziki, małe drapieżniki, więc jest to, że tak powiem, mamy szeroki zakres, dużą grupę zwierzyny, na którą wówczas można polować, nie? Rozumiem. Jak myśliwi. A pan leśniczy skąd? Jakiego nadleśnictwa? Aktualnie z nadleśnictwa Lipusz, dzisiaj nadleśnictwa klęskowego, zniszczonego po zeszłorocznej nawałnicy. Tam przeszła ta wichura i dzieci zginęły. Znaczy nie, dzieci zginęły w nadleśnictwie Rytel. To jest dzisiejsza dyrekcja toruńska, tam na wschód od Chojnic, w tamtym rejonie przy krajowej drodze numer 22, przy Berlince naszej. Ale wy też szkody mieliście. Tak, moje nadleśnictwo też jest w dużej mierze zniszczone. Walczymy, do tej pory jeszcze sprzątamy. Planujemy wstępnie zakończyć całe prace, takie wstępne, w ogóle sprzątania do połowy przyszłego roku, aczkolwiek nasadzenia na bieżąco wychodzi. Będą nowe? Część nasadzeń już w tym roku nastąpiła wiosną, także jesienią, a taki większy proces sadzenia nastąpi teraz faktycznie najbliższą wiosną, gdzie w leśnictwie, gdzie ja aktualnie na przykład się znajduję, no to będziemy mieli odnowienie na poziomie 75 hektarów, w tym 55 hektarów będzie sadzone ręcznie, czy też maszynowo z zastosowaniem siewników i sadzarek, a pozostałe 20 hektarów planujemy odnowienia naturalnego. Chcemy wykorzystać po prostu fragmenty lasów, które się uchowały, wyorać między nimi pasy i po prostu dać naturze możliwość i szansę naturalnego odnowienia się, odrodzenia, bo też dążymy do takiego celu. A ile w ogóle cała nadleśnictwo ma hektarów? Ponad 22 tysiące terenu administracyjnego, a samego lasu mamy około, żeby panu teraz nie skłamać, około 19 tysięcy hektarów. Prywatne lasy też tam są? Między innymi też. A ja mam pytanie, czy jak ktoś ma prywatny las, a chce sobie coś wycinać drzewa, to musi się was pytać o zgodę? Zależy, jak jest zorganizowany nadzór. Jeżeli chodzi o lasy prywatne, pełny nadzór nad lasami prywatnymi prowadzi dane terytorialne starostwo powiatowe. Aha. Z reguły w naszej dyrekcji jest to porozumienie między starostwami a nadleśnictwami znajdującymi się terytorialnie na terenie starosty, gdzie starosta przekazuje nadzór nad leśnictwem, nad tymi lasami i wtedy faktycznie przez nas jakby zgodę przechodzą decyzje starosty, bo my przyjeżdżamy. Czyli wy opiniujecie. Tak, my zadajemy opinię, sprawdzamy, co się faktycznie tam dzieje, jaka jest sytuacja i na bieżąco informujemy starostę, a starosta wydaje konkretne decyzje. No tak jak tutaj nastąpiła klęska, to do nas wiadomo. Pierwotnie właściciele się zgłaszali, że klęska nastąpiła, coś trzeba zrobić. My oczywiście odpowiednią opinię przesyłamy do starosty, a starosta wydaje ostateczną decyzję, co z danym lasem powinno się zrobić. Czy jakieś
podstawowe zabiegi czy odnowienia. Tak więc tych zajęć i czynności jest sporo. No dziękuję, dużo wiedzy nowej pan przekazał naszym widzom. Może jeszcze jakieś życzenia przekaże pan Pomorskiej Telewizji na święta? Na święta. No co mogę państwu życzyć? Przede wszystkim zdrowia. Zdrowia, jeszcze raz zdrowia, bo w dzisiejszych czasach, no jakby nie patrząc, zdrowie jest najważniejsze. Jest zdrowa. A całe wszystkie inne, że tak powiem, życiowe okazje, że tak powiem, mogą ku szczęściu się przytrafić, czy też nie. Ale ja przede wszystkim zawsze życzę wszystkim zdrowia, przede wszystkim widzom tutaj najlepszego. I zapraszam oczywiście do naszych pomorskich lasów, do wszystkich na wypoczynek. Tak, oczywiście. I na odpoczynek, i na aktywne właśnie działania. Tak więc i oczywiście na tereny wojskowe zapraszamy też i na choinki. Pomoc przy sadzeniu, ale i choinki nie tylko, jest dużo rzeczy, tak samo i przy nadleśnictwach stroisze można również wykupić. I co to jest stroisz? To jest między innymi to, jest to, co, to, co tutaj robimy. Aha. Tego typu albo stroisze typowo gałęziowe wykorzystywane z tych gałęzi. Z gałęzi, czy tam świerkowych, jodłowych, dagleziowych, jeśli trafiają sosnowych. Powiem panu, stroiszy jest tyle, ile pomysłów, to tyle ich tego można praktycznie zrobić. Dziękuję bardzo. Kto mówił? Podleśniczy Kroskowski Karol z Nadleśnictw Polipurza. Dziękuję. Proszę bardzo. No, tak to wygląda. Marku Dominikański. Przepraszam, no ja Marku Bożonarodzeniowy w Gdańsku. Zapraszamy do 11 stycznia. Jeszcze tu można przyjść, posłuchać gry na sygnał w łówkach leśniczych. Dziękuję bardzo. Sławomir Ziemiński, radny Dzięcistoki, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska.